Cześć! Tu Gór Tank i wracamy do Pankillera Necrogenesis. Dziś, jak widzicie, zmierzymy się z wieżą Babel. Mamy tutaj 6 sekretów. I spadki FPS-ów, jak zawsze. Nowych kolesi do walki. Kilku. O, nawet nie kilku. Ale najważniejsze, że nie mamy tutaj misji na kartę, której z całego serca nienawidzę. Czyli zbieranie amunicji. Aż chcę się sprawdzić, co te miecze robią. Jeśli wiecie, co sprawdzę, dam się tam zabnąć jednemu. Nic. Myślałem, że ci niebiescy będą mnie zamrażać. Mamy 6 sekretów. Ale chyba tego wnerwiającego na górze nie ma. Ta broń jest tak bezużyteczna. Walnij mnie, zobaczę coś. Nic. To damage robił. No tak, was tylko brakowało tutaj. Zawsze amunicja kończy tu szybko. Pistolet na flary. Ja wiem, gdzie oni są, że czekają na mnie na schodach, ale ja chcę coś sprawdzić. Dobra, nieważne. Ty kurde. Tutaj będzie... Uff, piękny strzał. Dawaj duszę. Dobra, mamy 6 sekretów. Mamy 6 sekretów. Tutaj był taki teleport. I chyba nadal tu jest. Widzicie tą mgiełkę? Musimy się dostać na ten mur. Dobra, super, super pomysł, super upadek. Właśnie, tu mamy mur. Tędy sobie doskoczymy. Dobra. Sekret numer 1. Dawaj kafeki. Dobra. Tu był sekret w tej lampie wiszącej. Coś tam niby jest, bo widzę jakieś takie światło, ale... Ale nie jestem pewien. Takim kątem to można sobie... postać spada szybko.
Mam wrażenie, że szybciej niż w oryginale. Pewnie śliskie dodane tam jakieś jest. Cóż. Kurde no. Tak to czuję jest tutaj. A jakoś się muszę obrócić postacią przecież w tym murku. Dobra. No coś tam jest niby. Dobra, wiecie co, tam chyba nic nie było. Tam jest takie samo źródło światła jak tu. No i mam taką nadzieję. No policz, no, mamy tam jeszcze... Nie, powinno się wszystko zgadzać. No, oczywiście tych patafianów się mogą spodziewać. Ile on ma HP? Czy ja dobrze widzę? Kogoś suty bolą? Kurde, zobaczcie w jakiej przestrzeni mam się zmienić. Ile on ma HP, do jasnej cholery. W sensie się bloczy, jak do niego strzela. Ale tylko na chwilę. Dobra, zdechło. What? Widzicie? Tam jest... Trampolina. Na górę. Ale w deskę przywalam cały czas. Okej. Okay. O, to mi się podoba. Czyli mamy nowy sekret. Idziemy dalej. Zdetonuję te beczki. Nasze ulubione pieski. Skaczą jak Adam mały, z cholery. Nie mogę ich kurde trafić. No. Tak, jeszcze kleszcze nas pawnili. What the? Już pozabijałem je. Tam mamy sekret, już widzę. Musimy się stąd zmywać. Warto. Dobra. Tym razem gra nas tu prowadzi. Może tych kombosów trzeba porobić, bo hataki źle wyglądają. A już porobiłem kombosy. Nie mam z nimi walczyć, do jasnej cholery. Biegną Pecia Majdy. Czy poleczymy od razu? Gdzie jest minigun? Dobra, nie ma minigana.
Będę musiał pistolecikiem na muchy ich zabijać. No i super. A nie wiem, co tych gości zabiło, naprawdę. Kurde, w stopę cię próbuję trafić. Amunicji. Pistolecik, kurde, na muchy. Na komary. W teorii muszę używać broni do robienia kombosów, a w praktyce nie mogę, bo ona jest za wolna. Dobra. Powiedzmy, że się udało. Broń z overdose'a, jest i sekret numer 3. Teraz na kamienie miażdżące. O nie, nie, nie. No i super. Psy. Z beczułkami. Dobra, niech sobie pobiegną chwileczkę. Niech się zbierze troszeczkę masa i większa. Niech się załatwi naraz wszystkich. O nie, nie mam broni wybuchowej. Aha, te typki. Kurde, trafiają mi tymi laserami. To nie fajnie. Chodźcie.
I dobra. Trzech sekretów nam braknie. Wiem, gdzie są dwa. Trzeba mi broni szybszej jakiejś. Dobra. Ja muszę ich po prostu ominąć i jakoś na plec nim wleźć, bo to... Tam jest właśnie, widzimy jeden z tych dwóch sekretów, o których mówiłem. Niewidzialna ściana i wpadłem w miejsce, gdzie nie powinienem wpaść. Dobra, tym razem pójdziemy tam, gdzie sobie gra życzy. Czyli tu. Tu drabinka będzie gdzieś. Ale nie z tej strony zapewne. No, czyścimy poziom i przebiegniemy się tu. Koniec ammo, no. Coś jak kołkownicą... Nie mam szans nie spiercelować kiedy z takiej odległości. Zanim nie spierzę. Aha, cześć Cerber. Kolejny jakiś typ będzie mnie lał. Jak ja mam ten regulator? Dobra, jemu hapeki nie schodzą w ogóle, ja muszę stąd spadać. O nie, ja zapomniałem, ja już wiem do czego mu hapeki nie spadały. Dobra, ja muszę samobójstwo popełnić. Ja mu hapeki nie spadały, bo ja muszę w banie celować. W jedną z główek. Kurde! Ci co to kurde, szósty zmysł mają, że mnie tak trafiają? Gin się. Którą główkę? Strzelam, że w ognistą główkę. Tak. O, sobie grzeczny chłopak stoi. Drugą główkę. Czemu się nie mogę ruszyć? Super by było, jakby przez ściany gościu nie walił. I co? Bo teraz nie wiem, gdzie mam strzelać. Gościu mnie wleje. Dobra. Po kolei niebieska głowa. Nie. Ognista głowa. Nie. Jego głowa. Nie. Czyli która głowa, jak nie żadna z nich.
A jemu się popsuł wskaźnik HP-ków. Ja dobrą głowę waliłem. No to już za późno, bo gość już praktycznie ma. Ale na dole są HP-ki. Aha. Co w playerze teraz co zrobić? Nic. Powiedzmy, że to było uczciwe zwycięstwo. Cholera, jeszcze tych brakowało. Non stop brakuje mi amunicji, non stop. Normalnie bym chciał się w demona przemienić, ale tu nie mam szans z nimi walczyć, bo nie mam amunicji do praktycznie żadnej broni, która się do czegokolwiek nadaje. Dobra, coś jest. 17 HP. Nawet nie będę tego komentował. Zarąbił mnie. Zarąbił mnie i będę musiał znowu z tym spelem się bić na górze. Próbuję używać kombosów na nich, nie? No i super, pieski. Opy gówna małe. To będzie walka. Jak mam na nich kombosy robić? Takie małe pytanie. Moje kombosy będą polegały na uciekaniu przed nimi. No! Jak mam z czymś takim walczyć? Do jasnej cholery. Ja będziemy powtarzali ten cykl do usranej śmierci, bo nie ma tu save'ów żadnych. Oho, oho. Tego pana widzimy. A jakakolwiek broń z szybszym strzelaniem. Już by było lepiej. Dobra, nie mam tej broni. Czasem się baguje, więc można sobie z tego skorzystać. Dobra, wziął drugą główkę. Drugą trzeba na pies dzielać i czekać, aż zacznie żygać chemią. Dobra, i teraz zmywamy się na dół, bo my z tą chemią nie będziemy walczyć. Ona jest za mocna. Stąd będę go napierdzielał. Bo na dole czeka mnie trudniejsza walka. Emocje jak na grzybach. Dobra, on zdech. Ale to jakiś mega mózg wpadł na to, żeby tych psów tyle tam umieścić. Ja każdego przeciwnika rozumiem, ale nie te psy. Ja nawet nie mam szans, żeby walczyć z nimi. No i kolejna. Brak amunicji. Możesz, cholera jasna.
tam jakiejś broni, która by mogła się przydać, ale oni wszyscy mają tarcze, więc walka przeciwko nim z miniganem to gówno, nie walka. Tam połowa pocisków łykają. No. No i walcz z czymś takim. Dobra, zostało dwóch. Oczywiście przez ściany nie walą. Dobra, są i psy. Nawet ich nie trafiam. Nie ma amunicji. Przemiana w demona tylko może mi tu pomóc. Super, widzieliście ile gościu pocisków łyknął? Może będę musiał tym na komary ich bić. Dawaj duszy. No. No im też trzeba w brzuch celować jak jesteś w trybie demona. Dobra. Uff, mamy to. Dobra, wracamy do sekretów. No to będzie niestety niełatwe zadanie, ponieważ nie mogę sobie pozwolić na śmierć. Bo cały będziemy poziom od nowa powtarzali. No, tutaj zabezpieczenie dał twórca widać. W oryginale się dało tam skoczyć. A tu się już nie da. Muszę tam się dostać. W jednym miejscu spadam, jest niewidzialna ściana. Cholera, bez wejścia tam nie mogę sekretu zebrać. Dobra, poszukajmy najpierw tego sekretu. Drugiego. Co nie będzie łatwe, bo tu mamy drabinkę gdzieś schowaną. Właśnie, czy to ta miejsce, czy to niżej miejsce, wyżej miejsce. Cholera wie. Nie, to wyżej miejsce. Muszę przejść po tym czymś tam. Muszę. Może dobrze było, jakby to jakaś drabinka była dana, żeby na górę wejść. Ale niestety nie ma. Bo jak tędy nie przejdę, no to którędyś muszę przejść. Dobra, udało się. Jest. No tu musi być drabina. Ale nie ma jej. A bo jest niewidzialna. Nie. Nie. Jak się tam dostać? Z tamtej strony pewnie jest. O, i od razu wiemy, gdzie są nasze zaginione sekrety. O, brakuje nam jednego, akurat jeden tu jest, o. I super. I kończymy wieżę Babel. Na 100%. Dobra. Koszmar. Tak. Kombos największy 10. No cóż mogę więcej powiedzieć. Na tym kończymy odcinek z wieży Babel.
Dzięki za obejrzenie do końca. Jeżeli Wam się spodobało, zostawcie lajka, może suba. Do usłyszenia. No i cześć!